Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki, znani małżonkowie, zakończyli swoje 26-letnie małżeństwo w zaledwie 34 minuty, a proces rozwodowy odbył się online. Rozprawa prowadzona przez sąd prawdopodobnie nie przesłuchała nawet trzech świadków. Chociaż szczegóły rozwodu są trzymane w tajemnicy, Marcin Bosacki złożył oświadczenie majątkowe, wymieniając wszystkie posiadane dobra i nieruchomości. Niejasne jest, czy para porozumiała się w kwestii podziału majątku co może doprowadzić do interwencji sądu rejonowego lub uzyskania rozdzielności majątkowej. Jeden z najkrótszych procesów rozwodowych w Polsce budzi spore zainteresowanie mediów i opinii publicznej